minutę zapraszam na informacje Telewizji Gorzów. W Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu przy ulicy Warszawskiej odbyło się uroczyste otwarcie strefy odkrywania wyobraźni i aktywności sowa. Można tam stworzyć własny film animowany, sprawdzić symetrię swojej twarzy, dowiedzieć się, jak działa pamięć ultrakrótkotrwała oraz posłuchać muzyki nie uchem, a na przykład łokciem. Niezmiernie się cieszę, że młodzież może dzisiaj uczestniczyć. Nie wiem, czy Państwo wiedzą, ale jest to już 29. otwarcie placówki SOWA, strefy odkrywania wyobraźni i aktywności. Do końca tego roku na terenie naszego kraju powstaną 32 placówki tego typu. No i może trochę opowiem Państwu, czy ja się trochę tak wewnętrznie uśmiecham, bo ja już dostałam nagrodę, w sensie uśmiech właśnie na Państwa twarzach, którzy testują te nasze eksponaty. Przygotowaliśmy tutaj dla lokalnej społeczności z Gorzowa 18 eksponatów interaktywnych. Są to eksponaty, które zostały w pełni wyprodukowane i zaprojektowane w Centrum Nauki Kopernik. Oprócz tego zachęcam również Państwa do odwiedzenia strefy o takiej wdzięcznej nazwie Majsternia, gdzie hasłem naszej majsterni jest Myślisz lepiej niż myślisz. O ile nasze eksponaty dotykają różnych dziedzin nauki, o tyle właśnie majsternia to jest taka przestrzeń do, można powiedzieć, trochę eksperymentowania, takiego zmierzenia się trochę z wyzwaniami konstrukcyjnymi, konstruktorskimi, więc również bardzo serdecznie zapraszam. Mam nadzieję, że po prostu nasza sowa będzie służyła mieszkańcom, że Państwo również za chwileczkę będą się tak dobrze bawić. Obchodzimy w tym roku 550. rocznicę narodzin Kopernika, więc wspaniale, że w tak piękną rocznicę udało się otworzyć to Centrum Małej Nauki również w Gorzowie Wielkopolskim. W całej Polsce planuje się do 2024 roku ponad 70 takich centrów małej nauki, więc mamy nadzieję, że to wszystko dobrze się zepnie. I faktycznie, no niezmierna frajda, chociaż to dzieci powinny być podekscytowane, ale ja mam wrażenie, że my dorośli jesteśmy chyba bardziej podekscytowani. Dlaczego? Dlatego, że kiedyś, kiedy byliśmy małymi dziećmi, nie mieliśmy szansy potrenować i popróbować takich różnych różności. I faktycznie, tym więcej o sobie wiemy, tyle o sobie wiemy, na ile nas sprawdzono. Faktycznie trzeba to wszystko przetestować na własnej skórze. To jest projekt, który, tak jak już moje przedmówczynie wspomniały, wzbudza wiele uśmiechu. I myślę, że ten uśmiech na twarzach naszych dzieci będzie nieocenionym podziękowaniem za ten trud. Bardzo dziękuję, świetna zabawa i myślę, że zapraszamy tutaj nie tylko najmłodszych, ale tu również całe rodziny, bo odkrywanie siebie, swoich możliwości bądź niedoskonałości robi naprawdę niesamowite wrażenie. Ja się bardzo cieszę, że to, że SOWA jest u nas, bo najważniejsze w szkole jest, naszej szkole, to pokazywanie, że technika jest fajna i chcemy to robić od najmłodszych lat i no i SOWA i chcemy pokazywać tym młodym ludziom, że technika jest fajna. SOWA będzie takim miejscem na początek, a później mamy nadzieję, że tym dzieciom się tak spodoba, że będą chcieli przyjść do nas do szkoły, a później może do Wydziału Technicznego na AJP. Także taki jest cel, bardzo się cieszymy i bardzo dziękujemy za współpracę z SEMCEK-iem. Hala Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu przy ulicy Warszawskiej po raz pierwszy gościła te dyscypliny sportu. W sobotę odbyły się Mistrzostwa Polski Juniorów i Weteranów w kulturystyce i fitness, a w niedzielę Mistrzostwa Polski Dzieci w fitness. To druga edycja wydarzenia właśnie w mieście nad Wartą, ale pierwszy raz w nowej hali. Wydarzenie było dofinansowane z budżetu województwa lubuskiego. To są zawody z różną kategorią, różne kategorie były w dniu wczorajszym. Od fitness artystyczne, akrobatyczne, poprzez bikini, wellness, atletyczne, u panów fitness plażowe, classic physique, kulturystyka klasyczna i kulturystyka tradycyjna. W tych wszystkich kategoriach odbyły się właśnie zawody i zawodnicy przyjechali, tak jak już wspomniałam, z całej Polski. Wczoraj w sobotę odbyły się właśnie też podczas Mistrzostw Polski eliminacje do Mistrzostw Świata juniorów, weteranów, które odbędą się właśnie w następny weekend w Hiszpanii, w Santa Susannie. A w niedzielę mamy przyjemność zobaczyć zawodniczki dzieci tak naprawdę od 7 roku do 14 roku życia, zawodniczki z fitnessu akrobatycznego i artystycznego. Tutaj jest nacisk kładziony właśnie na układ dowolny w tych dwóch kategoriach, właśnie jako artystyczne i akrobatyczne.
oczywiście też jest ocena sylwetki, ponieważ są to dyscypliny sylwetkowe. Te zawody są wyjątkowe, a to dlatego, że biorą w nich udział najmłodsi. To są dziewczynki od 7 do 14 lat. Mam porównanie, ponieważ też byłam na zawodach w ubiegłym roku. W tym roku odbywają się one też już w nowej hali sportowej w Centrum Edukacji Zawodowej i Biznesu. Z pewnością jest to bardziej przestronna hala, ale jedno jest pewne, że są to dzieci niesamowicie ambitne, energetyczne. Cieszą się z tego, co robią. Jest bardzo wysoki poziom i podziwiam trenerów i jednocześnie mogę im podziękować za takie przygotowanie dzieci na bardzo wysokim poziomie, wymagającym technicznie ogromnych umiejętności i widać, że te dzieci robią to z przyjemnością, bym powiedział, nawet niektóre potrafią się uśmiechać, co jest trudne w tym wieku, bo są spięte. Także te programy dowolne i jakość ich wykonania budzi ogromne wrażenie. Wcześniej też ćwiczyłam akrobatykę. Bardzo miło wspominam ten okres. Mogę tutaj córce coś podpowiedzieć ze swojej strony oprócz trenerki, dlatego mam może tutaj dodatkowe atuty przez to, że się tutaj pomaga mi rozciągać. Uważam, że jest świetna atmosfera i warto w tych czasach, kiedy jest dużo otyłości, dzieci cały czas w tych telefonach, w telewizji, to warto poświęcać uwagę, a zwłaszcza, że fitness akrobatyczny to jest bardzo ciężka dziedzina. Tu trzeba dbać o sylwetkę, o dietę, a dodatkowo rozciąganie, o skoczność, o dynamikę, o wszystko. To jest wszystkie sporty, nie taka jak akrobatyki ćwiczyłam, tam nie było tego, a tutaj trzeba jednak wszystko. Tak, przyjechaliśmy tutaj 630 km, kawał drogi, ale bardzo się cieszymy. To jest córki pierwsze zawody, ma 7 lat, 6 lat. Myślę, że jesteśmy dobrej myśli. Najważniejsze są wspomnienia, zostają z nami na zawsze. Ćwiczyłam bardzo dużo. Malowałam się, ubierałam się. Ja trenuję od jak miałam 4 latka, to zaczęłam. I mam 9 lat. Na początku, jak zaczęłam, miałam 3 latka. Trenuję 4 lata. I fajnie się ćwiczy. Nie chcę się wypisywać. Mam dużo przyjaciółek. Zbliża się okres zadumy i wspominania zmarłych. Wszystkich Świętych to także czas, kiedy wzmaga się ruch przy nekropoliach. Gorzowska Policja radzi, jak przygotować się do wizyty na cmentarzu, jadąc samochodem i na co zwrócić uwagę. Do wszystkich uczestników ruchu drogowego, aby zwracali uwagę na oznakowanie znajdujące się na drogach, aby stosowali się do tego oznakowania, do poleceń osób kierujących ruchem, to poprawi płynność ruchu. A co za tym idzie, szybciej i bezpieczniej dojedziemy do celu. Policja będzie kontrolowała natężenie ruchu w okolicach nekropolii. Nie wykluczamy okresowe zamknięcie ulicy Żwirowej w innych terminach też. Także musimy zwrócić też uwagę i szczególną ostrożność ze względu na porę roku oraz zmienne warunki atmosferyczne na użytkowników dróg pieszych, żeby nie za bardzo są widoczni, tak? Na to też trzeba zwracać uwagę. Oczywiście w okresie Wszystkich Świętych będzie zwiększona liczba, ilość policjantów do pełnienia służby na drogach. Będziemy także nie tylko na drogach przy cmentarzach, ale innych drogach. Będziemy sprawdzać stan techniczny, trzeźwość kierujących oraz prędkość. Będziemy wspomagani także przez Straż Miejską tutaj na parkingach przy cmentarzu. Dobra rada by była taka, żeby przerzucili się na komunikację miejską. Tak, to ułatwiłoby nam nie tylko nam pracę, ale też innym służbom. Jeżeli chcą koniecznie swoim autem, to żeby dostosowywali się do sygnałów i poleceń, patrzyli na znaki, nie jechali na pamięć. Przy ulicy Hawelańskiej w Gorzowie, w reprezentacyjnym punkcie miasta, powstają już specjalne miejsca dla drzew i krzewów. W centrum będzie królował głóg, który łatwo się adaptuje i jest odporny na zmiany środowiskowe. Wykonawca rozpoczął też prace brukarskie. Kilkanaście nowych drzew, liczne krzewy i byliny stworzą przyjazną, zieloną przestrzeń modernizowanych ulic Hawelańskiej i Wełniany Rynek. Trwa budowa infrastruktury, która zapewni roślinom prawidłowy wzrost i wegetację. Wykonawca rozpoczął też prace brukarskie na ulicy Hawelańskiej. Nawierzchnia na deptaku zostanie ułożona z szarej oraz grafitowej kostki granitowej. Wybrany materiał charakteryzuje się bardzo wysoką odpornością na czynniki zewnętrzne, na uszkodzenia mechaniczne, zmiany temperatury, wilgotność, dzięki czemu utrzymuje swoje walory estetyczne przez wiele lat.
Na dziś to wszystko, co dla Państwa przygotowaliśmy. Dziękuję za uwagę, a na kolejne wydanie informacji Telewizji Gorzów zapraszam jutro o godzinie 17:30. Do zobaczenia.